Cześć, siemano, tutaj Tanas i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was na odcineczku sąsiadów, a jak sąsiedzi z nami oczywiście Adaś. Aha, witam bardzo mocno. I są z nami nasi piękni sąsiedzi, czyli Boluś i Brączuś. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Jak widzicie, już sierpień nastał, więc trzeba tutaj pomału szykować się pod siewy rzepaku. Adam sobie już tutaj ora, bo tak naprawdę poszerzamy sobie nasze pole. Pole 96. Sobie łączymy właśnie z 92 i tutaj ten landzik sobie kupiliśmy za dokładnie 116 tysięcy licząc. Sobie kupiliśmy tutaj drzewa ogarnęliśmy. Będziemy dzisiaj sieli na prostidzie. Nie wiem, czy uda nam się w ogóle coś zasiać. Zobaczymy na razie. Ja biorę się... Jezus! Myślałem, że chcesz mi w traktor wjechać. Nie. Ja się za mulczowanie biorę. Czekaj, czy przez to mogą lagi nie być, ale daj Boże, by nie. Czekajcie, ja sobie GPS-a może bym tutaj ogarnął. Niestety, ale to trzeba zrobić, więc... Tak, jest, to trzeba zrobić. To trzeba zrobić, tutaj ponawozić wszystko, żeby można było sobie z tymi siewami lecieć. Pokoszona dosyć spoko już mamy, tak więc tutaj nie ma problemu. W ostatnim odcinku chłopaków udało nam się tutaj tą całą soję skościć, no i tutaj tą pszenicę, bo to chyba pszenica była, nie? Tam, gdzie robisz? Tak. Tą pszenicę też. Tak jest, pszenicę i sorgo skosiliśmy, jeszcze na klinie nam zostało do skoszenia. Pszenicy 30, prawie że 8 tysięcy litrów, rzepaku 150 i 85 tysięcy litrów sorga. Ale tego sorga jeszcze do koszenia troszkę mamy. Teraz w kolejnych odcinkach dowiemy się, ile tego będzie, bo na pewno też będziemy musieli w końcu ten silos postawić kolejny, żeby tego miejsca nam nie braknęło. Sorgo jak skosimy, to już naprawdę będzie dużo, więc... Tak jest, trzeba będzie jakiś silosik tutaj postawić. Ciekawie. Jeszcze też musimy coś zrobić z naszym mlekiem, bo w jednej oborze już nam na czerwono świeci bardzo mocno, tak więc trzeba będzie na mleczarnię to odwieźć albo coś. Chyba sprzedaże, tak? Największe? We wrześniu, więc myślę, że ten miesiąc przedobrzymy ewentualnie. Ja bym jedną beczkę wywieźł, wiesz? Nie, no można... ceny są całkiem spoko, więc no już coś można wywieźć dzisiaj, tak mówić, jedną beczkę i będzie... Tak, bo tam w tej jednej już jest dosyć sporo, tak więc trzeba będzie to oczywiście ogarnąć. Co my też w poprzednim odcinku mieliśmy zapożyczoną prasę od sąsiadów. I naprawdę fajnie, tak jest, naprawdę bardzo fajnie, sprawnie nam to prasowanie poszło. I stwierdziliśmy, że możliwe, że sobie kupimy jeszcze jedną prasę, którą będziemy używali do... słomy i do siana będziemy sobie pracować, a do siano krzonki będziemy sobie naszą prasą do bel jeździć i tyle, nie? Prasować, bo to szybciej na pewno wyjdzie niż jakbyśmy mieli kostki sobie owijać. Na pewno w tą maszynkę sobie pójdziemy oczywiście. Dobra, tutaj dojeżdżam. Ja to możesz podrównać, teraz tam jest przejechane, to można jak najbardziej. Nie podoba mi się tutaj taki wygibas na tym polu. Może dosyć sprawnie tym zwanym mulcherem idzie to. A mulcher robi robotę. Więc ino trzeba tutaj sobie to podziałać. Troszkę podziałam, jeszcze pracownika i nie będziemy sobie... Jak po mulcherze wygląda ora, nie? Nie ma ten pewnie, co? Nie ma tekstury. No. Ja w szoku jestem. Tak, bo to popsuli w ostatniej aktualizacji. No to wszystko wiemy. Pozdrawiamy tutaj Giants bardzo serdecznie. Lars, masz pozdrowienia, trzymaj się. O, to imienne pozdrowienia. Myślę, że chłop się takich rzeczy nie spodziewał. Chłop jest w szoku na pewno. Jest w porządku. Tak, on jest w porządku, mógłby naprawić tutaj Dawida Farminga, dobra. Ty tutaj masz poprzeczniak przejechany, będzie prościutko, elegancko. Tak, już jest fajniej, bo zawsze to wygląda lepiej, gdy jest jakoś tak prosto, a nie to jakieś... Troszkę pusty teren się zrobił, ale to nic, zasiejemy, to będzie, nie będzie pusto. No, tutaj... Czwarty teren mamy taki, że to jest hit, tak ale jest. Pisaliście bardzo mocno w komentarzach o tym, no tak, żeby, bo jednak, żeby to w końcu ogarnąć, więc... Jednak to 96 było małym polem, nie? Już tak, na te nasze maszyny to już... Smutne to pole to było, a teraz takie drugie życie będzie... Zostało drugiego życia, no. Hektar, więc... No już po samych siewach rzepaku tak będziemy wiedzieli, ile tu już tak. Ten kawałek mamy. Więc... Prosit jest to, więc tak, będziemy sprawdzali, jak to wygląda, ale jak sprawdzałem to... Ten prosit troszeczkę się różni i inaczej pokazuje niż to, co mamy, co sprawdzaliśmy zawsze te hektary. Bo na odbiedaka sobie to sprawdzałem, bo siałem dwa pola kurudzą i sobie sprawdziłem później i nie wyszło mi tyle, ile trzeba tam na pewno. A było więcej mniej. Czy mniej? Bodajże mniej. Czyli gorzej.
No ale no nic. Chociaż z jednej strony sprawdzimy sobie, co nam ten powie. Tak? Zobaczymy, no. Też jest fajnie, będziemy mogli sobie wtedy gdzieś tak prosidowo gdzieś tu połączyć, ile te kawałki pól mamy nawet, tak? Chociaż pi razy okno będziemy wiedzieli, ile te mniejsze mają, nie? No. Te, które sobie dokupujemy. Też, chociaż gdzieś tam sobie popiszemy, ile tutaj na przykład, nie wiem, kawałek teraz, to pole, nie wiem jak to nazwać, 91 czy 96, jak zwał, tak zwał. Ile już ono dokładnie ma? Można nazwać tym 90 nawet, tak szczerze powiedziawszy. 60 je nazwijcie. No, albo 90, no. Bo tutaj... Mamy gdzieś 90? Gdzieś na mapie jest, ale czy ktoś ją kupił, to nie wiem. Jakie tu jest 90? Jest 99? 90 to jest nasza łąka przecież. Aha, tutaj, dobra. No to z drugiej strony, ja no, łąki zmieniać nie będziemy, więc taka 90 może być tutaj tym polem. Tak jest. Można tak, takie nazwać. No, sąsiad leciał. A? Nie wiem, że sąsiad. Sąsiad poleciał? O Jezus. Ojciec poleciał. Najgorzej. Nie wiem, który to był, ale sąsiad leciał. Który ojciec? Co dwóch masz? Ojciec nie. Tutaj to mamy. Nie wysyłajcie go z Bambiku. Po prostu ma dwóch ojców. Tutaj trzech. Tutaj trzech. Jesteśmy twoimi wielkimi braćmi, co? Big Brother. Big Brother, jo. O. Tak, taki typowy stary Bronek też. Na pewno i tam. Chrapkę miał. I słuchaj w gardle na pewno. Dobra. Już mamy obrys pola. O, na zdrowie. Kombo. Sam się bawi dzisiaj. Na zdrówko bardzo mocno. Kombo jak ta lala. Pieniążki mam na niego. Pieniążki. A, to stąd takie maszynki, kurwa, o. Gdzie mi z tą maszynką? Gdzie? Na Rosselmasza wzięliście na Bronka. Ja nic sam zepsułeś. A tak. Dobra, wszystko po ziuntku. Dosyć sprawnie to idzie. FPS-u chyba za dużo wam nie zabiera, co? Nie, na dwóch gram. A, dobrze, dobrze. Nic się nie dzieje, wtedy mogę być opuszczony na stop. To dobrze, jakbyś miał na jednej, to nie ma. Aktualnie. No to mam 58, to więc. No ja też mam 58 FPS-u. Nie, ja też mam 57. Ja mam 57. No to dzień dobry wtedy. Farmik się naprawił, to będziemy cały czas to samo. No tutaj dzisiaj coś jest właśnie z tymi FPS-ami, że nie można tak gdzieś się przebić. Może, że po prostu jesteśmy tu blisko gospy? Aha, tylko najśmieszniejsze jest to, że jak odblokuję FPS-y, pokazuje mi, że mam 90. A jak zablokuję, to mi pokazuje, że mam 58. No okej, okay. Nie ma problemu. Jest problem, nie ma problemu. Jak tam kto lubi. Tak to jest. Z tymi FPS-ami, jak zablokujesz, tak pokazuję, jak odblokujesz, to będzie więcej na pewno. I ale dobra, tutaj będę miał ostatni przejazd. Wiem, że mi nie pokazuje 2 FPS-y, więc... O, to najważniejsze, chociaż tyle. No dobra, cyk fu. Chcesz coś poorać tutaj? Mogę coś poorać. Możesz beczkę wziąć i coś porozlewać już nawet. Żeby było, co może siać. Możliwe, że tylko sobie tutaj na tym polu dzisiaj elegancko podziałam. Ogólnie nie wiem, zastanawiam się, czy jest. Możliwe, ostatnio miałem. O, nie. Nie, bo tu jest zero nawiezienia. Aha. No tu będę miał nawiezione. No ale na tych polach obok nie ma. No ja, sorgu i tam. Po pszenicy nie ma nawiezienia. No to jeszcze trochę pooram i ci zostawię wtedy. Jo. No to mam obrys w miarę zrobione. Nie, dużo będzie, bo on wolno jedzie po tej trawie. Więc pracownik powinien tutaj ogarnąć w miarę. Z wina tego, że się kopie niestety, a nie tego, że nie ma siły. Kopiącego się nie leży. Dokładnie. Dokładnie, koło kopiącego się nie leży, dokładnie, tak jak powiedziałeś. Dobra. Wstawiamy GPS-ka, opuściamy, tylko trzeba poczekać, aż się odpuści. Żeby tu problemów nie było. W promocji tutaj nic ciekawego raczej nie doszło. Zrobimy tutaj ścieżki od razu, jak już mamy prosida i potem będziesz mógł nawozy zrobić. No, takie możliwości, bo będą straty duże. No to będą. Nie, no dużych strat nie będzie, bo mamy dużą siewkę, więc nie byłyby jakieś blisko siebie te ścieżki. Nie wiem. A tu jest fajny dość kawałek na ścieżki. Kurwa. Ale myślę, że... Chociaż nie wiem, czy wyrobimy się dzisiaj z tym. Tak, jak chcesz, zasiadłem dużo, no. Chciał jeszcze Gnojowice robić. Gnojowice na pewno trzeba by zrobić. Daleko nie ma do jazdy, tak więc wiesz. No może, że we dwoje. Ty też byś chciał wtedy Gnojowice rozdawać? Można, jak najbardziej. No, dwoje to jakoś szybko by to dość poszło, no bo tutaj po ranem nie trzeba. Tylko sorgo i pszenica, więc
Ja pojadę w tą stronę, puszczam pracownika. Dużym byś leciał na Sorgo, ja bym szybko małym ogarnął pszenicę. 10 minutę odcinka i... Można by było siać, tak? To jest. Ale najpierw to trzeba zabrać, więc to jeszcze daleka droga. To 12,3 metra mulczowanie idzie, to więc... Po ziuntku jest. Jeszcze tutaj poprawię tego mijaka, tu co jest i puszczam pracownika, niech on sobie tutaj elegancko działa. Tam działa. Nie, polecę sobie podżądzira i obeczuszkę. I ogarniemy, dobra. Puściłbym tu pracownika na orze, ale nie wiem, czy on sobie poradzi. Nie, raczej na takim terenie nie da rady. Sprawdzimy. Otóż nie na pola. Tak jak myślałem. Otóż nie, nie w dzisiejszym odcinku. Dobra, cyk fuch. Niech sobie pracownik tutaj jedzie, zobaczymy może. Jak ty teraz puszczasz mulcher, to może, że najpierw akcja na dwa pługi tutaj, żeby szybciej zaorać. Dobra, to jadę. Mam podczepiony pług, tak więc. Na dwie beczki i na koniec na dwa siewniki. Tak, można. I sąsiad przejeżdża trzeci mulcher. Super, że mulcher po Sorgu jeździ, nam Sorgo mulczuje. A, myślałem, że tam widzisz to. Widzisz to? Widzisz to. Mulcher, do nich widzisz mnie? Myślisz, że zapierdalasz na maksa rama opuszczona. U nas też elegancko psorgu jeździ, w porządku jest. Masz elegancko pracę. A na dwa te jeździ mi, dlatego pamiętam taki jopiór do 20 FPS-u miałem. I pasuje. Norma. Nie, bo chłopaki włączyli, więc... Wtedy to działa, bo to tak działa, że jak chłopaki włączą, to nam laguje. A jak włączymy, to nie laguje. No, coś kwita wtedy. Dobra, najważniejsze, że będziemy mieli ładnie tutaj poorane. To jest. Padniesz teraz tamtym bykiem, to... Lecę, więc no... Dookoła jeździsz, jak? Stoję dookoła jeszcze, no bo szkoda mi trochę czasu na obracanie. To wtedy widzisz, że minę tutaj. O kurde, ten się zakopie tutaj na tej trawie, co nie? Kto? Tak jestem. Pracownik? Nie, ja normalnie jak ten... McCormick jak czuje... Nie to. Delikatnie bruzdę, to... Spada do 9 na godzinę nawet. A, dobrze było włączyć tworzenie pola. Tak, polecam ci serdecznie, jeżeli chcesz tutaj coś takiego jakoś zrobić. Puchnie się o przykryć, taka grąba jakaś duża chyba tu jest. Lem jeszcze się połamały. Właśnie mnie ciekawie, też, w ogóle z równością tego pola, ale no nie widzę jakichś mega górków, dołków, więc... Ty wyrównywałeś coś tutaj? Nie, nic nie równałem. To ciekawe, co tutaj będzie. Na razie jest jak stół równy, więc... Na razie jest późniutko. Boże, bo to, że kazywało. Ojciec poleciał. Że się ora. Na razie to nie ma tekstury przerzucania, nie może załadować. Tak, właśnie najlepsze. Nie może przerzucić. Na trawie nie ma tekstury, co nie? Poza trawą jest zajebiście, ale trawę... A ja to macie to samo co u nas. To jest takie kurna... Nie wiem. Weź jeszcze raz Larsa pozdrów, bo są na zachęcie. Pozdrawiam serdecznie. Przybyłeś tam jej roboty. Beles biro. O, ale zapierdziela. Dobra, to idealnie mam ustawione, więc... O, to chwilę będziemy mieli to zorane. Jak tą Gienek. Tego też fajnie. Czym szybciej zrobić jedną robotę, dalej bez dwoje możemy lecieć kolejną, więc... Jeździ sobie elegancko na tym, więc też będzie tam elegancko zmulciowany. I co tutaj ostatnie pole... Dużego mijaka nie zrobił, więc to też jest plus, że tam na koniec się go tylko przestawi tutaj i poprawi się tego małego mijaczka. Tam już bez problemiku. Prawdopodobnie do końca już będzie mógł mulczować równiutko, więc... To jest. Zostało nam jeszcze jedno pole pszenicy do skoszenia. No i łowiec będziemy walczyli bardzo mocno. No i Sorgo. No i Sorgo. Z takich rzeczy to już gdzieś tam zaczęliśmy, to jeszcze gdzieś tam pszenica i ale to tam Sorgo zostało, ale z drugiej strony takie szybko rzeczy pójdzie. Można porobić na odcinku sąsiadów. No to zależy, co ty będziesz chciał. Tak, no tam to na pewno. No ja na pewno klina nie, bo ten klin już jest od samego początku z nami, więc to jest jakaś taka ostatnia rzecz, którą bym chciał robić, więc na pewno ten klin wytniemy sobie na spokojnie. Jo. A ja tam wtedy pomyślałem, ale chyba mam ten pomysł taki, gdzie tam bym chciał jechać, więc... Chyba też wiem. Więc myślę, że to zostawimy, bo to zawsze coś nowego. Dobra. I zobaczymy, co tam jeszcze wpadnie. Ile? Ciekawego, ale na razie dobrze lecimy, więc ciekawe, ile uda nam się dzisiaj zasiać. No ciekawe, no. Ale te dwa wpadniemy, to... To powinno dosyć sprawnie pójść. Ciekawe, ile ten kawałek ma, ale jeżeli kosztuje... Ponad 15. Setkę, to 15. Tu spokojnie jest 1,5 hektara, tak coś czuję. No, dosyć spory kawałek tu jest, nie ma co ukrywać.
szybkie 1,5 hektara nam wpada. Tu są na końcu nierówności na... No powiedz, że takie coś jakby 2,96. Dobra, na ty więcej. Ze 3. To ciekawe, ile 96 ma. 96 ma 6 hektar? Nie. Nie wiem, nie wiem. 96, szybko sprawdzimy. 0,8 ma dokładnie. No zobacz, ile mam 0, a zobacz, jak ona wygląda, nie? Mamy 0,8. Jezus! Kurwa, Godzilla! Hala mu nie jest zdecydowanie za mała. Hala, hala. Tak napisało. Hala, hala. Hala, hala. Tego się to kupuje przed, a później się to szybciej ten, albo modem. No jest. Dobra. Jak coś, to palety z mąką nie wejdą żadne do hali. Wszystko mamy sorgiem dosypane. Dobra. Odzenia tam. Miego. Miej pracy. Dla ich. Dla ich od ich. Aha. O kurwa. O. Rozpierdolił obelki po całej mapie. Czemu? Ładnie. Wyjebało cały mi ten. Cały ciągnik mi wypierdoliło. Aha. To miłego zbierać. Zapałeś się pewnie, co? O kurwa, leciałem jak coś przez mapę. Nie widziałem, zaskakująco. Prosto w moją drogę. No, kurwa. O, tam przed nami jest, teraz jak ja stoję. Gdzieś tam, do... O! Ja go wyciągło. Dawaj do bunkra, się chowamy, co nie? Bo ten... Kurwa. Kurwa, co ja mam zrobić? A wyciągła mi przednią mośkę w ciągniku. Nie wiem, ale przez chwilę słyszałem, jak... No to... Zlecia, ja pierdolę. Oho, jest, przed chwilą był tu. Musisz kurwa, ten, resetować na sklep. Stawiam pojazd. Zielony, nie, nie musisz, musisz na sklep prostować, jedno wyjście z to. Wiecie, gdzie może być? Nie wiem, musisz tabem. Bo pewnie z przyczepą byłeś jeszcze, co? Tak. Przyczepę tak, też musisz. Bo ciągle dyszel. Aha, to dobra, nie wiem. Nie, belki, o gdzie się tepałeś? Ale tu są, ja pierdolę, jak... są takie, że to jest kim. Teraz tą ciepłownię jakby pierdoliło belki, na całej mapie leżą. Tak, leżą na polach kurwa 52. O, 3, ja wiem to. Co za rozpierdziel tu zrobił. Na, nie wierzę tutaj nasza ten. Ja! Nasza soja. Jaki rozpierdol. Ja pierdolę. Nasza soja to jest w belkach, co nie? Jak to wygląda? Zacisło, kurwa. Kurwa macie. Łąka to łąką, ale do soi to jest normalnie. Tak, ja se podjeżdżam, podnoszę do góry, żeby... A to chłopie jak zacisło, kurwa, jak przyczepę. Koła ci pewnie zacisło pod zimie i dlatego. Ale powinno ci te belki oddać, jak resetujesz. Tamte miejsce się tepłeś, tak mi się wydaje. Chłopie, jak to, tak to się robiło. Ja po całą przyczepę miałem, więc chuj tam, jest to całą przyczepę zalespię belek. A przyczepa wróciła też? Co boż? Ja pierdolę, 2 tygodnie, kurwa. Bez szukania teraz. Ja pierdolę. Zaraz, człowiek udwiniak pierdolnie tutaj. Deszcz kostek będzie. O pierdoli, nie byś widział ten pierwszy wygląd, kurwa, jak to jebło, bugi, nie? Bugi, bugi. Bo nie będzie zbyt długi, coś czuje. Coś pięknego. Ale ma 18 minut. No dobrze, mam 20 minut ogarnięte pół roboty. Jak gałęzie na tym, na odbiedaka. Ja pierdolę. Szok. Ostatni przyraz weźmiesz chyba, co? Tak, tak. Ty jak dojdziesz do końca, to uciekaj już po beczkę sobie. Bartek ma pełny zbiornik. Pozdrów go wtedy. A ja już tutaj zakończę to i będzie gitarowo. Jo. Ja się odepnę spugę i wypnę się w beczkę. Dobrze. Ludziom, bo tam sztajer stoi jak coś. To jest mało stoi, tak? To jest. No i pięknie. To ja biorę sztajerkę wtedy. I tutaj robię tak, 96. A ty tym rabladorem... Na ostrą skibę. Chociaż tak szczerze, do tej małej mogliśmy dorzucić już ten adapter sprawdzić, ale z drugiej strony szkoda też czasu teraz. No, możesz ogarnąć jak chcesz. No zobaczymy, jak to będzie szło w ogóle tutaj. Już mamy blisko, więc może ten adapter to tu. Jo. Miarę niepotrzebny dzisiaj. Mówisz, że belki na odległość tu jest, kurwa. No, ale no, pierwszy raz w życiu takie coś widziałem, że tak belki ładnie porozrzucało. No piękne. Grunt, że chociaż... Bomba po niemiecku leżała. Jo. Ale nie wybuch. Ale ten jest centralnie, jak... Jechaliśmy i normalnie nad moim ciągnikiem to tak przeleciało, tylko było takie słyszenie. Na przykład na pola nasypałeś, czy jak cię wyciągało to. Kurwa, najlepiej jakośkę wyciągnęło tej twarzy całą. 1/4 miliłopie twoja, nie? Dobrze, chociaż te belki zbieram po przednim odcinku, więc jak jakiś nie znajdę, chociaż wiem ile kuźwa. No, już tyle. Rozbrojny. Ale chyba poleciały tylko w tą stronę, powinno być idealnie. Ojciec poleciał.
Może i poleciał w kosmos. Tyle roboty chciałem ci zrobić na odcinku. To żeś narobił. Zrobiłeś, byłeś w kosmosie. Gdzie ty byłeś jeszcze? Za mapą. Dość dziechowem już. W Radomsku na pewno byłeś też. W Radomsku. No to już był pewnie pod... Rypim w Rodnica. Potworowie. Potworowie. No to potwór to był jak latał. Dobra. Ale z ciebie potwór. No czemu? Masz uchodźców. Bo nie masz już belek. Nie masz już belek. Sąsiadka tu prania wieś, a panie wleciałem i pranko. No, chociaż belek na tym nie zaciągłeś. Panie pranko, spadaj do nas na pranko. Dobrze, ten pierwszy mur drzew, kurwa, tyle belek zatrzymał. No. Bo aż się do zimy, kurwa, gieł jakby do wóz przechodził. O Jezu, przecież ja tu nie wjadę. O kurwa. O, mordeczko, zaciągłeś coś chyba. Nie wiem, co się stało. O! Przepraszam. Szpul? No. Ale nie masz. Zalono już była to. Kiedy jadimy? To jać, za oranem ciągnij mocno, a ja przed oranem będę ciągnął. Dobra, trzeba się ino rozłożyć. Jedyny plus, że się nie muszę rozkładać. Bo zaraz kurwa wezmę zapałkę, rzucę, jak to się kurwa podpoli. Ciepłownie na pełno i dwa razy taka wydajność. Podwójna ciepłownia, ale fajnie, taki ogień się z daleka. Powinienem ja, pododawać to. Takie coś. U nas by się cały czas jarało. Coś pięknego. Ale leje. Ale jedzie. Kurna, zapomniałem, że to przecież. Jedny dojczwar, kurwa, tak go rzucało. Widne. Ładne, że żyje. 68, 81 agro, stary, jak coś. Dobrze. Niech się trzyma tam. Dobrze. Ja pokaż, jak to wygląda tutaj tej rozliwanko. No bo ja tutaj drugą dawkę daję, to tak szczerze powiedziawszy nie musiałbym tutaj na to rozlewać. Nie, no na oranę to nie jedź. Kurwa, kazałeś mi na oranę jechać. Za oranę, mówiłem ci, żebyś jechał. No za oranę jest przecież. Dobra, źle to odmieniłem, za oranym trzeba było skręcić. Za oranym. Ja pierdolę. A ty na zaoranę, kurwa, no to leje tu, nie? Ja powiedziałem za zaoranę, już sam nie pamiętam co powiedziałem, ale wiem o co mi chodziło. Trzymaj mnie, bo mnie pojebie. Wiem, że mówiłem od całego początku, żeby na oranę nie wierzyć, ale... Nie po oranym, kurwa. Nie po oranym, dokładnie, nie po siódym, nie po oranym. Mundrę to... Dobra, już jak przyjechałem pierwszy wjazd, przyjadę cały. Nie, no to już jedziesz w tamtą stronę, nie warto, to szkoda ty. Tak, to już tamtą pojadę i tak, kurwa, nie wiem czy dojadę do końca w ogóle. Chociaż zrób ty poprzeczniaki tutaj tym dużym rabladorem wtedy. No tutaj to rozlewania będzie łopć pieru najciut, więc już chyba nie posiejemy dziś. Nie no, damy radę. Ten traktor jeszcze wolny jest siewnikiem tam więc. Nie no, ja tutaj dlatego właśnie chciałem, żebyś nie poorany jeść. Przepraszam bardzo. Nie poorany. Nie posiunym też będę tak mówił. Ale okej. Nie poorany. Dobre. Masz zaorane i jej zalane i wszystko jest tutaj. Od tej strony zaraz ciemnik widzisz, że z prosidym ogień na pełnej tam. Jezus, że nas sąsiadowi tu w stole nie przypierdychnąć. Musimy bardziej od tej strony. Elegancko ma stodołkę, tak pięknie będziemy mówić żali. Ja pół wjechał w stodołę. Oj, przepraszam, ale sąsiadce w podjechałem. Dobrze, nie w pranie. Nie, aż tak to nie. A podwójną dawkę dał tutaj. Dobra, jakoś tutaj... Inno odwinąć. Oj, ciasno jak, nie powiem gdzie. Ciasno, ale własne. Dobra, opuszczaj. Dobra, miejmy nadzieję, że mi wystarczy, chociaż żeby tutaj to ogarnąć. No, ja już wracam. Jadzie bajunia. Czy jakby za dużo, nie wiem, czy też nie rozlewała ta figielka, bo... W porównaniu mamy dość takie same maszyny, jeżeli chodzi o pojemność, a ty jedziesz i szerzej rozlewasz i więcej zrobiłeś, tak? Dokładnie. Więc tutaj mi się zdaje, że coś jest w figielce źle ustawione. Edwardinio ostatni przejazd jedzie. No i kurwa, dla niego to jest piękny. Congratulations dla niego. Congratulations dla niego. Czy sobie kombosu trochę się pozbędziemy? No ja sporo go jest. Pozbyłem chyba z 100 ileś tysięcy na te łąki.
więc teraz też poleci trochę. Dobry, dobry. Urywa nalał mi na szybę, ja pierdolę, nic nie widzę. Lecili bać. Nic się stało. Tu mi po strażnik myją. Jo. Myją. Adam, myją. Ten robi... Tankuj tą bickie. Bitte tanken. Jezu, 25 minuta, to jeszcze tą baczkę rozlaję i wtedy lecę po siwnik. Jo, leci, ja już kończę tutaj. Weź tam Andrzeja ogarnij. Jedek Andrzej. Jeden ciuz. Do tego mijaka muszę poprawić. Bracia są. Jo. Henie. 20,5 tysiąca litrów. Naszego Samsonika eleganckiego wchodzi. Hejnik! Coś zrobił z tą maszynką. Dobra. Ponadto, że nie mamy daleko do jazdy chociaż. No ja, no tu jest też ogromny plus tego, że te pole są. No i tutaj na tym 90... Czy co to jest pole? Bo to nie widzę. 97 też tutaj pewnie poleci i rzepaczek. Żeby był, ale to później się to ogarni. Na razie ogarnimy to pole. To duże, później będziemy się martwili tamtym mniejszym. Rozkładamy. Nie pora. Też mogę tutaj poprzeczniak zrobić. Ja właśnie lecę z tej strony poogarnąć to. Kurna, Jacek nie chce dalej jechać. Jacek. Dobrze. Jacek może rozlał już. Nie chodzi o Jacka rozlewającego, a tutaj o Jacka mulczującego. Twierdził, że się nie opłaca. Twierdzi, że nie warto. No ale takim zestawem można sobie rozlewać tutaj. No, w takich dużych pałaciach ja, więc... Bolek, ja część storga zostaje na przyczepie, bo tam nie ma gdzie sypać już. Dobra, nie ma problemu. Ja część belek zostawię też, bo też nie ma gdzie układać. Nie ma gdzie ich szukać. Widne belki. Dobra. Jeźdź tutaj, odmiedzę. Dobra, zaraz. Tak nie mam... Tak będę musiał zjechać, więc najpierw chyba tu wyrobię te... A to ile ty masz pojemności w tej beczce? 18. Ale dlatego mówię, że ona za dużo wpierdziela gnojowicy, bo bardzo mało mogę na niej zrobić. Tak teraz mówię, jak spojrzałem po tobie, że to jest aż dziwne, więc... Mhm. Za dużo. Tak może być. Dobra, pyk. Bo ty robisz, a tak szczerze... No ja robię na 21 metrów, a ty na ile? Ja robię na 12, no ale... No to kurde, bo... Tak mówię, że to jest... Dziwne, że on ma 20, mało... to masz 18, no to bez przesady. Tak mały metr. Może, że adaptery tak robią. Że adaptery po prostu mniej pierdzielają tej gnojowicy. Nie wiem, powiem szczerze, że teraz sam już zgłupiałem. Będzie sprawdzić, tyle. Dobra. Robotka ja ładnie idzie. Też te poprzeczniaki, żeby tu było też łatwiej wykręcać tym bykiem. A teraz to już tam wiesz na spokojnie, nie? Mam te procenty akurat ogarnięte, więc... Byś na tamtą beczką przewozić do tej, tak szczerze powiedziawszy, nie? No, z drugiej strony, nie głupie. Tak chyba będę robił, sobie. Ale najpierw skończę tego. Uf, ledwo się ciągnie, zatrzymał już wysiadł. Nogi nie przejechało. Prędkość. Ja skończę tego, bo ty tutaj już zaraz będziesz wjeżdżał. No, będziemy lecić. Dojedziesz do końca? Do końca w tą stronę tak, w drugą niekoniecznie. To jak dojedziesz, to poczekaj tą sekundę. Jo. Kończę ten kawałek i będzie gitara. Nie wiem, czy tak chyba nie będę robił właśnie, że... Jakby tu puścić pracownika. Bo jadę, dotankuję. Ja przyjadę się z TR-u. Jo, drugi stąd nie jedziesz TR-u. Nie. Pierwszy raz mój. Wiesz co, to weź właśnie rób tak, że będziesz dotankowywał z TR-em może, co? Czy chcesz się przejechać nim? Jako porobić w polu? Nie mogę. Będę miał jeszcze czas, no spokojnie. No, przywiozę ci i lecę po siebie, żeby już troszeczkę sobie posiedł. Mam zaraz 30 minutę, więc fajnie było coś tutaj też machnąć, nie? Czyli jechać na GPS-ie? Tak. Na GPS-ie sobie jeździłem. Dobra. Teraz można jechać. Elegancko. Na 14 biegu, to wymyślę. Tankuję, zawieziem i gra. Zobaczcie, pokazuję tak jak ja pokazuję. Te gnojowicy, czy kompostu jest w ogóle, ile to kompostu tutaj mamy? 600? 600 już zostało. W końcu na zielono świeci, a nie na czerwono. Ja już jak sam brałem ostatnio, to już było 650, więc trochę żeśmy tutaj wyciągnęli tego. Dużo mleka nam się przetwarza, bo żeśmy tam zawieźli 30 tysięcy litrów, więc jeszcze.
No chociaż teraz to fajnie się przetwarza, nie? Tak jak tak, wtedy, że... Nie, dobrze, dobrze to jest. Diebeczki w sezonie zawoziliśmy i mieliśmy wyrąbane. A teraz jednak wywieziemy wszystko, co jest chyba zimą, tak? Coś takiego? Więc czekamy. Opłacalne, to jest mega. Płyniec? O kurde, czego ja mam recz? Wiesz co, ja nie mogę jeździć. Dobra, wszystko jasne. Pomówce śmierdzą na całą wioskę. Nie, nie. Kurde. Nie ta seria i nie te biegi się łączy. Ale możesz dolać, sprawdzimy czy... Ja co by się dało w ogóle? No... Sprawdzałeś? Sprawdzałem, jeżeli chodzi o wyciąganie normalnie, ale z beczek to nie wiem. Nie wiem, czy musisz inaczej nie podjechać. Z boku bardziej, nie z tyłu, tylko z boku ma. Nie ma nic. Chyba ci ustał będzie. Raczej na przelewowo nie będzie. A nie Andrzeja. A ty już leć tak to po siewnik, bo szkoda twojego tutaj czasu. Podjadę sobie bliżej. Dobra. Bo ona no tylko... Czy w ogóle ona z beczki na beczkę daje? Nie wiem. Wiem, że na pewno można ją przełożyć. I wylewać, więc... Posidon bym sobie wziąć tutaj nawet. W miarę było widać, bo tak to... Będzie tego widać. 9 metrów siewnik, wszystko elegancko. Dobra. Oczywiście przestawiamy sobie na rzepak. Lecimy sobie od tędy i od drogi sobie zaczniemy już siać. Dobra. Rura. Tu zobaczę z drugiej strony, żeby być pewny w 100% i... O, proszę, a kur, nasz wysiada z wrażenia. Działa? Tylko drugiej strony. Dobrze. Od prawy. Tak, czyli zawsze trzeba pamiętać, że z prawej strony podliżesz most. Przewiża. Się wjeżdża właśnie, wjechałem na pole. Jest. Pierwsze siewy dzisiaj na prost idzie. Ile masz w ogóle działa? Jeszcze nic pewnie. Ja? Nasiana ile? Działa ten posit? Już? Ustaw się sobie, co 4 ścieżki, jak się sama załączy. Czy tylko patrz na sieczkę, dobra. Jest, 1 na 1 jest ręcznie, tak więc spokojnie. 1 na 1, 5 na 5. Siesie? Siesie. Pewnie ścieżka na każdym przejeździe jest 1 na 1. Kurwa, chodzi mi jeździć. Ale przynajmniej możesz mieć różne siewki i różne opryskiwacze. Jo. Jak ci się tylko podoba, to możesz robić. Można nawet ręcznie. Pasuje się do wszystkiego. Ale idzie robotka. Mm. Aha. 13 hektarów na godzinę mogę tym zasiać. No, no bo tak to było, tak? Że dwoje w godzinę siało się po ile hektarów tam? Po 20 tak z groszami, więc. O Jezus. Coś pięknego. No to nie wiem ile tamtym. Tamten już większy jest o wiele. No zaraz przede. Ale muszę się rozwać elegancko. W sumie dużo. Chyba się nie opłaca. A dobra, jednak trochę zostało, ale w sumie nie ma źle. Nie, pół pola rozlane. W sumie ma tragedię. Jakbym wiedział, że pracownik tutaj da radę przejechać, to bym sobie pojechał już po kolejną beczkę. A boję się, że ten wariat zrobi takiego mijaka, że znowu potem będę tracił tylko na tym. A o to. On sobie na razie bez problemu jeździć. Z tej strony dobra tam ta beczka, jak przelewowa jest, to... On zda egzamin do wszystkiego i nawet jak adapter się do niej dorzuci, to już w ogóle będzie. Chyba na te 20 metrów. No ma w ogóle jakiś adapter do siebie dedykowany? Do tego nie sprawdzałem. Nie wiem, nie wiem, ja też tej beczki nie sprawdzałem, to bym ci nie powiem. Nie ma. Calibration. Ale zaraz zobaczymy, co ona ma w sobie. Co ty ma w sobie? Co ty mi dasz? Niczego nie dam. O cholera, to już niwa na pewno widzę. Chyba ta. Chyba ta bomecha jest do niej. Coś czuję, tak? Nie? No też nie. Któraś z nich na pewno jest. Ale to się tam pokaże z czasem. Ileś zasiałeś, prawda? 0,4. Jezus, ale ty lecisz. Lecie, ale to transformator, nie chcę transformatora przypierdzielić. Wiuska pieryn nie strzelił. No to, czemu tniesz na sieczkę? Co? Czemu tniesz na sieczkę? Co? No serio? Co za debil? Co się stało, bardzo tam? Uście, on się przestawił prawdopodobnie na tym sorgu. To nie tak.
Dużo żeś się skasili na siatkę? Nie, to jest cztery przejazdy. Może i tyle. Życia. Dobra. Zaryzykuję już tyle. Wysiany klinek. I rura dalej. A, naprawdę piękne pole tu będzie. Wyjdzie, wyjdzie. By się działo. Pewnik jest pusty, zawsze już ten kawałek dało mi się przejechać. GPS i rura dalej. A drugi zestaw jest tam gdzieś przygotowany? Czy nie? Do siebie. No, co pod wiatrą stoi. Czy mam to w nim sieczkę? Chyba tak. A czy tam nasiona są, czy coś? Nie mam pojęcia. Nie wiem, jak on by sobie radził z tym rozlewaniem, ale boję się, że on będzie 3 lata rozlewał. To bym też wyjechał. Ile mam odcinka jeszcze? No, 35 minutę, tak więc. To i tak, czy siak za dużo, jeszcze nie porobię. No, dokładnie. No, dobra, to już. W kolejnym odcinku będziemy się... Ja już się skupię na tym rozlewaniu, będziemy żeby następny wjechać na pewno. Lecieć. Zasiać sobie już. Bo ono, też... że jedno pole będzie mieć zasiane już w dzisiejszym odcinku. 93 no, będzie zasiane. To nowe zasiejesz. No, powinno machnąć to, no. Przy dzisiejszym odcinku powinno to ranego? Piknąć. Po ranem jeszcze pojeździsz. Po ranem jeszcze pojeżdżę, już jadę w sumie troszeczkę. Już ja? A no ja, bo tam jest wąski kawałek, więc... To jest. No fajnie, naprawdę robotka. Teraz z tymi zestawami idzie piknie, tylko jak tutaj... Dobra, GPS powinno być to dobrze. Nie powinnam tu żadnego mijaka zrobić. Mógłbym poprzecznik zrobić sobie, ale poczekam, aż będzie całe rozlane, wtedy się poprzecznik zrobi. No tu są jeszcze... Elegancko, żebyś po siunym nie jeździł. Czy przejazdy będą jeszcze, więc jeszcze pewnie z dwie beczki. Zobaczymy, jak to być. Myślę, że 0,82 zasiana już. Coś pięknego. Ja już nie mogę doczekać, jak będzie całe zasiane. Ty, w sumie trzeba zapisać 0,80 zapisu teraz. Będę po tym miał, po uranym teraz. Zobaczymy, ile tu jest. Okej. Okay. Czekaj, bo nie chcę jechać ten. Dobra. 0,82. Dobra. Zobaczymy. Teraz zobaczymy, ile będzie. Jak się zasieje to po uranym, tak zwanym. No będzie, ja tam czuję minimum 1,5 hektara, więc nie wierzę, że będzie mniej. Zobaczymy. No to 4 przejazdy tutaj siewnikiem mam, chociaż. A to jest prawie, że 5. Więc troszeczkę jest. Mnie tam już troszkę zasiałem, jakby nie było chyba. Na tym naszym nowym. Teraz dopiero sieje, jak to wygląda? No powiedz, że dopiero teraz, dobra. To bez problemu, ładne, że 100% nawiezienia się nam robi, tak więc tu będziemy mieli elegancką robotkę. Zrobił nam. Nie, fajnie, tutaj to ale wygląda. Jedzie. Ale jedzie, co? Sąsiad przyjechał. Też sąsiad. Ale hektar, co? Sąsiad. No, ciekawi właśnie, jaki teraz jest połaś od drogi do miedzy. Więc ten prosik dużo nam powie. Nawet jak on tam zaniża czy zawyża. Jedzie już się o hektar. Chociaż będziemy wiedzieć po prosidowemu, jak to wszystko. Dokładnie. A co on wam policzył wszystkie zasiane hektary, tak? No tak, bo zaczynamy się od samego początku, czyli od siewów rzepaku, więc na koniec siewów, tak, czyli na wiosnę, będziemy wiedzieć, ile mamy hektarów. No wszystkie te siewniki będzie tam musieli sprawdzić. Tak, no. Bo jeszcze od kukurydzy i w ogóle. Ja, no. No ale to się zliczy wtedy. Ja tam bez problemu. I mieli chociaż pogląd jakiś. To wszystko. Żeby się nic nie zbugowało i żeby się wszystko zapisywało na silnika. Jak będzie się zapisywać, to będziemy wiedzieć. Ej Boże. I koniec odcinka zawsze trzeba będzie spisywać sobie dla pewności. Jo. Ja już... po dzielnicowego zadzwonię wtedy. Żeby spisywać. Żeby spisał ją. On do spisywania liczników będzie. Ale panie dzielnicowy, proszę spisać liczniki. Ostatni przyjazd jeszcze, tam zostaje. Nie, jeszcze. Tamtą beczką to robisz. Ja tak nie opłacę się teraz tam małą. Ogarnąć. Dobra. Tu ścieżka chyba już chodzi. Cyk. No i można takie rzeczy robić. Podrozowanie Gnawicy akurat po ścielińsku będziesz miał ścieżki ładnie. Jo. Pewno. Nie potrzeba takiej rzeczy tutaj. Co prostu nawożenia wychodzi, tak więc nie trzeba nic dorzucać już tu. Kompost nam zrobił elegancką robotkę. Dobra.
ładnie, ładnie piknie. Idzie robotka, tak więc najważniejsze, że siedzi też tam sobie ligancka działają ze żniwkami. Będziemy nie, zawsze troszeczkę. Niż te żniwa cały czas, o tak, no. Teraz pewnie byśmy cały czas kosili, a tak to będziemy mieli chociaż te siewy z głowy. Nie będzie siewów posiewów, czyli u ciebie tak czy u mnie byśmy zrobili siewy i potem u ciebie znów byłyby siewy. Tak jest. A teraz troszeczkę jednak tego czasu minie, więc. No u mnie ostatnio były żniwa, no. Tak więc. No i też cały czas siewy ostatnio jak się układały. No. Więc teraz dobrze, że mamy. Tak to ogarnię. Zawsze coś innego. No i tym bardziej, że fajnie, bo nowy kawałek nam też doszedł, więc. Jak też nasi cudowni widzowie tak chcieli, tak w końcu do tego doszło, bo to jest. No jednak z sezonu na sezon cały czas pisali o tym, że przydałoby się to w końcu, no i. No i mamy to. 1,5 hektara mam już zasiana. Jeszcze jeden przejazd zostanie mi. Będę miał to urane. Chociaż nie. Jeszcze dalej. Gdzie ja, chłopie, to ja tego nie skończę chyba dzisiaj na odcinku nawet. Nie ma, masz gdzie 3 przejazdy jeszcze? Nie no, już to siane to już dokończ na odcinku. To siane, dobrze. To siane do końca wtedy. To urane to już dokończ, bo tak nic nie będziemy wiedzieć wtedy. No jest sporo tutaj jeszcze przejazdów, no. Nie powiem, ale. Ale no, jeszcze masz trochę robotają. Już mam do, no, powiedzieć, że prawie 3 hektar zasiana. Na tym kawałku, tutaj. Na tym nowym, znaczy na tym... No, prawie już żyją. To ładnie, czyli już razem masz ponad 1,5 zasiane. O, aż jeden, do 1,7 dokładnie mamy zasiane. Wiedziela, ale to jest coś pięknego. Oby to wszystko działało i działo. To będę bardzo się cieszył. Grunt, że... Wiem, ja że jest grunt. A gruntu to mamy dużo, na pewno. Najważniejsze, że zaraz kończę gnojowicę i będę mógł się też brać za kolejną robotę. Dokładnie. Można podpinać siewy, siewnik i ogień. Będziemy mieli w następnym odcinku robotaju. Dobrze, że mamy wszystko ogarnięte i no tylko gadać i pracować w kolejnym odcinku. No tak, no. Będziemy się... Więc pewnie zaczniemy od siewami. Skończymy siewy i jak starczy czasu, to wtedy wlatujemy w kombajny i będziemy kosić pszenicę. Ale myślę, że szybko zasiejemy tutaj. Te dwa silniki. O. Możesz tę klinę wykończyć i później też będzie szło elegancko. Jezus, co się stało? Kombajn sobie pompki zaczął robić. Siadł tam jakaś akcja. Podzawadził. Trenuj z Matią Rączkowską. Od sierpnia do września trening jest robiony. Od dzisiaj do jutra. Challenge się kończę za dwie minuty. Że... Ja pierdzielę, to jest jeszcze żniw. Zapraszam. No, jednak za 80 hektarów. 30 hektarów zboża ponad. No. Też troszkę mamy. Ale już zrobić trzeba. Chyba tutaj na Ukrainę. Ale usnąć się może, pamiętajcie. Dobra, ja mam. Nie, no tutaj... na sierpniu trochę posiedzimy tam bez problemu. Ja mam tutaj z głowy. Siewnik jest tutaj. Kurwa, pewnie do usługi piszą, weź im kurwa, no, to się tak zdaje właśnie, że. Żyć się. Kurwa, pewnie będziesz. Zachowa fragmentował i będziesz brał poza tym. Poza odcinkami. Pewnie na tą drugą gospodarkę. Ronek też ma drugą? No nie, wszystko jest możliwe. Ja? Potajemnie, no nikt nie wie o tym. A. Pewnie myślałem, że chociaż ze mną. Mocną gospodarkę. Co jest ze mną? Żeby też coś zachować. I Bronek zostanie z czymś, my z czymś, Adam z niczym. Ja odkopię Azorka. Zostanę z nim. Na wieki wieku. Sekcja zwłoki, chuj. Kopię już. Co się stało z Azorkiem? Jos kurwa jedzie, nie? Ja pierdolę. Kurwa. Jedny zorek. Już reportaż, kurwa, Krystyna Czubów najdzie nagrywać. Samiec, wydostaje się z klatki. To nie jest samiec. To nie jest samiec, alfa. Podąża do wodopoju. Powiem ci tak patrząc na to, co tutaj się odprawia, to 2 hektary tutaj jest. Jak nic. No i bardzo ładnie. Kupione. Boże, co my tutaj się jemy, rzypak? Ziepak. Lecimy tutaj ostro. Dobra. Jak mam...
Pewnie niedobrze, dobrze siewnik niedosłużony. Ścieżka 1 na 1 to jest git, tak? Tak. 5 na 5. I tryb ręczny, pamiętaj, tam musi być, tak? Tak, tryb ręczny 12 metrów. A tryb ręczny 1. Ma codziennie. A dobrze, tak. Ja nie mówię tak brzydko. Ile ty tam mogłeś robić na godzinę hektarów? 13,6 aktualnie. Ja aktualnie 20. No to tak w godzinę robimy na dwa siewniki. Można jak najbardziej. Coś pięknego. Proszę, nigdy godziny nagrywamy. No, fajnie, byśmy wszystko zasiali. Chyba skończył prawdopodobnie. Powiem wam, że jakbyśmy od początku odcinka tej siali, to byśmy to skończyli na lajcie. Więc nie trzeba było nawet godzina. Inaczej, gdyby nie było tego rozlewania na jawicy? Muszę podbiegnę i wychopię siewnik, człowieku, nierozłożony. No, dragi. Tak mówię, gdyby nie rozlewanie gnojowicy, to byłoby tu idealnie. Jo. Miałem ostatni przejazd. Jednym przejazdem robię pół hektara. Jebany bro. Zaszłam ostatni tu przejazd. Dosyć spory kawałek, mam już zasiane. Masz ostatni przejazd wtedy, tak? To jest. Poranego. O, zaciutką nakładką, ale... Zobaczymy, ile dokładnie mamy tego hektara kupionego. W sumie idealnie, jakby nie było, prawie że sieje. Tak trzeba. Masz 2,8? Będziesz na 2,8? Wyjdziesz? 2,7 mam na razie. No to hektar też. Jakby. Ja powinno być, no. Żeby po przeczek tutaj doliczył, tylko mi ją. To jeszcze to mamy tani kawałek u góry jednak. O cholera. No za 102 hektary o, za setkę to... 115 dokładnie. 140 zawsze było najtaniej. Dobra. Za 2 hektary. No i właśnie wybija 2,8. Jak 2,8,2 powinno na spokojnie tutaj nam wlecieć. Nawet już wleciało, więc 2 hektary tutaj powinno być. Plus minus, no. Powinno bez problemu być. Tutaj z poprzeczniakami jakbyś dosiał, by było 2. Tak jest. Więc idzie, ale robota teraz to idzie. Ja pierdzielę, hektar zaraz zasiany już. Poprzecznik będzie można pociągnąć, ja mam 3 już prawie, że. Mamy w tym momencie 4 hektary zasiane. Toż pięknego. Yes. Boże, pierwszy spaj na silo z nas. A ściany rozbiera. Coś pięknego. Pająki pozrywało aż. Jak pierwsze sypanie? Ja już tam sypałem. Pamiętasz już? No. O, oszukany. Ile pszenicy jest? Ostatnie pierwsze. O cholera! Ale podoba mi się w tym procedzie, że jak masz podniesiony, to ci pika, więc... Jo. Zrobisz żadnego... Gdzie mam jeszcze gafa. Pszenicę, Bronek? Już nie mamy. Nie. Gafo. Ale jedzie. Ale jedzie. Dobra, to poprzecznik robię i kończymy odcinek. Mam 40, prawie że 8 minutę. Pięknie. Kurwa, ile? 48. Widzicie? 800 giga na pewno odcinek waży. Nie zobaczycie go przez najbliższe 2 dni pewnie. Ja zobaczę, no spokojnie. Wiesz, żeby to było nagrywane do kolejnego, to tak, ale to nas akurat prędkość wrzucania jest największa. Mam 60. Przepraszam bardzo. 80k pewnie. YouTube nas będzie kurwa przeginało. Będzie musiał przetworzyć do 16 i tak. To się dzisiaj muszę wrzucić to, żeby na jutro już przetworzyło. Żeby problemów nie było. Tam się dwa poprzeczniaczki zrobi, że można było się na spokojnie. Forma mi spada, bo z 20 mam 19,5 hektara, więc muszę szybciej siać. Ja mam, powiem, mam 3 hektary. Zasiana już, równa. To mam równo hektar, bo robiłem poprzeczniaki, więc... Teraz dopiero to będzie szło jak dziko. Ale jedzie, dobra. Ja sobie będę kończył, bo troszkę nagrania jest. Tak więc co, w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Jak się podobało, zostawiajcie łapeczki w górę, wpadajcie na kolejny do Bolusia. Również zapraszam do chłopaków, linki w opisie do następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć.